wiele lat temu, przez przypadek można powiedzieć, miałem okazję wykonać jeden z utworów twórców muzyki barokowej, Henry'ego Purcella. Bardzo ta muzyka przypadła mi do gustu i pomyślałem, żeby w moim chórze młodzi ludzie, pokolenie XXI wieku, mogło spróbować, posmakować muzyki, która była grana i tworzona 300 lat temu. Okazuje się, eksperyment wypalił, bo młodzież kocha barok, przepada za tą muzyką i pomyślałem, czemu nie zrobić większego projektu i tym barokiem obdarować tutaj publiczność grudziącką, więc ciekawostka, od półtora roku przygotowujemy ten koncert. Muzyka baroku postawiła głównie na bel canto, na przepiękny śpiew. W centrum muzyki barokowej właśnie jest pełna ornamentyka, tak jak właśnie pani podpowiada, to kipiące złoto, ale tutaj to złoto przenosimy na pięciolinie i możemy rozkoszować się brawurowymi wykonaniami właśnie głównie wokalis, o których wspomniałem, ale przekłada się to również na instrumenty. Koncert z repertuarem barokowym nie mógłby się odbyć bez udziału utalentowanych solistów i muzyków. Swoistą ciekawostką tego przedsięwzięcia było także niecodzienne instrumentarium, w tym organy skrzyniowe. Jedyny tego typu instrument w Polsce wykonany na specjalne zamówienie. W prostocie jest piękno, tak? Instrument wyjątkowy, ponieważ jest to jedyny egzemplarz w Polsce, który ma bardzo wiele cech, o których można mówić przez kilkanaście minut. Tak, o wyjątkowości tego instrumentu, może kilka dosłownie. To, że jest wykonany z najwyższej jakości drewna. Drewno obudowa jest z dębu, klawiatura jest, jak Państwo widzicie, czerwona. To jest drewno paduk pozyskiwane z krzewu sandalinu, który rośnie w czterech miejscach w Afryce tylko. Czarne klawisze są wykonane z hebanu albo z grenadilu, więc to są odmiany tego. Też afrykańskie drewno. Drewno, które jest nie do kupienia, bo trzeba posiadać specjalny certyfikat międzynarodowy, pozwolenie na zakup takiego drewna, żeby je wykorzystać do budowy instrumentu, czy jakiegoś innego gadżetu typu fajka, czy rękojeść do scyzoryka, czy coś w tym stylu. Instrument też jest wyjątkowy jeszcze z jednego względu, dlatego że jest to jedyny instrument wśród instrumentów nowo wybudowanych, instrumentów historycznych, którego drewniane piszczałki są też wykonane z dębu. Bo najczęściej drewniane piszczałki wykonywane są z miękkiego drewna, a to nie daje stabilności stroju, natomiast ten instrument posiada właśnie tą cechę, że ma piszczałki drewniane wykonane z dębu, a co mi organiście daje też to, że instrument nie wymaga częstej korekty stroju. On wystarczy go przestroić, nastroić go raz i on trzyma strój 2-3 miesiące. Jest to instrument, który jest zawsze słyszalny w każdym składzie orkiestry, w każdym składem zespołu kameralnego. On gra na innym ciśnieniu niż standardowe instrumenty. On ma inną menzurę piszczałki, on ma inną budowę piszczałki też, a ma jedną ważną cechę, że posiada mechaniczną transpozycję stroju. Na jednym koncercie możemy grać jednocześnie utwór po utworze z instrumentami historycznymi i instrumentami współczesnymi. Jest ten sam głos, a teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Flet czterostopowy, w żadnych organach, ani historycznych, ani współcześnie wybudowanych, takiego eksperymentu nie ma. To jest pięć fletów blokowych, historycznych instrumentów XVI-XIV wieku. Piccolo na końcu. Nasi goście są z wielu zakątków, jak wspomniałem, kraju i nie tylko. Dlatego jest to na pewno bardzo trudne, że spotykamy się w przeciągu 48 godzin i musi być ten wynik, musi być efekt i koncert musi być dopięty na 100%. Na razie jesteśmy po pierwszej próbie i jestem na ten moment bardzo pozytywnie zaskoczony, zadowolony, więc wszystko przed nami. Genialny chór, jestem zachwycony. Już mam okazję drugi raz współpracować z tym chórem i tak naprawdę te cyfry, które nas nieubłaganie coraz bardziej się zwiększają w naszym PESEL-u, niestety czujemy się troszeczkę młodsi, obcując tak wspaniałą młodzieżą, dla której my jesteśmy troszeczkę przestrachem, tak? Pamiętam pierwsze próby, oni się bali strasznie, ale kiedy usłyszeli, że my nie jesteśmy jakimiś kosmitami, nie wiadomo kim, tylko zwykłymi ludźmi, którzy dzielą się swoją pasją, zaczęli śpiewać, zaczęli słuchać, wsiąkli po prostu w tą muzykę i tworzymy
rzeczy, piękną muzykę, tak jakbyśmy i oni jako amatorzy w jakimś stopniu, tak, i my jako profesjonaliści czujemy się jak, jakbyśmy pracowali ze sobą od zawsze i nawzajem się inspirujemy, bo oni się uczą od nas, a my się też uczymy od nich i to jest genialna współpraca, bo jak powiada mój kolega, lepsza od pracy jest współpraca. Znakomita współpraca zaowocowała koncertem, którego nie powstydziłyby się największe europejskie sale koncertowe. A muzyka Henry'ego Purcella zabrzmiała w wykonaniu solistów Barbary Treat, Karola Bartosińskiego oraz Damiana Suchożebrskiego z towarzyszeniem Baroque Collegium Musicum i chóru Alla Camera. Całością dyrygował Mateusz Iwanowski, a opiekę naukową i artystyczną sprawowała Anna Janusz.